Pan poseł Wilczyński, proszę. Panie przewodniczący, byłoby dobrze, gdybyśmy trzymali się pewnego uzusu, który obowiązywał na tej komisji, że jest sprawozdanie, jest koreferat. To był zawsze standard. Nagle się okazało, że standardem posiedzenia tej komisji jest obecność prawem kaduka pana prezesa Dziuby. Czy naprawdę to tak musi wyglądać? Czy pan naprawdę potrzebuje wynurzeń pana prezesa Dziuby, żeby sformułować tezy koreferatu? No, przepraszam, ale nie może ogon machać psem. Chyba że pan taką wizję świata podziela. Przychodzi człowiek, wiadomo, że jest w konflikcie. Ten konflikt z prezesem mąci cały obraz funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli. Jest wykorzystywany przez was po to, żeby a. odrzucać wnioski pana prezesa o to, aby uzupełnić kolegium. Ciąć czy nie uwzględniać wniosków budżetowych. No i na końcu po to, żeby odbyć ten chocholi taniec odrzucania sprawozdań NIK, który w tym roku poszerzyliście bardzo skwapliwie o opinię komisji, które to komisje, na których to komisjach odbywały się głosowania bez podania merytorycznych powodów odrzucania tych sprawozdań. I to jest rzeczywisty problem, z którym mamy do czynienia. Uczestniczymy w grze pozorów, którą pan animuje. Jest pan reżyserem tego niegodnego spektaklu. Ja bardzo bym chciał, żeby pan przeszedł do swojego koreferatu i wyłuszczył nam, z jakich to powodów, bo jestem pewny, że pan zaraz postawi wniosek o to, żeby odrzucić sprawozdanie NIK, Izba pracowała źle i przedstawiła złe sprawozdanie, niegodne swojej konstytucyjnej roli. Ja chcę panu jeszcze powiedzieć, przypomnieć, panie przewodniczący, że na posiedzeniu tej komisji przepracowaliśmy dziesiątki sprawozdań NIK. Jak pamiętam, to najwięcej uwag krytycznych do pracy NIK miałem chyba ja, który zawsze coś tam próbował przemycić, że można by to zrobić trochę inaczej. Posłowie PiS-u milczeli, nie zainteresowani tematami zwykle. Tak to wyglądało i tak to wygląda od lat. I nagle się okazuje, że to sprawozdanie, które aż się jeży, aż jest najeżone informacjami o nieprawidłowościach funkcjonowania struktur zarządzanych przez PiS, od spółek Skarbu Państwa, przez fundusze, przez instytucje, administracje, to przecież w każdym zdaniu niemal mamy do czynienia. Nie zrobili, zmarnotrawili pieniądze, nie wywiązali się, niskie wykonanie celów i tak dalej, i tak dalej. No więc ja się nie dziwię, że wam NIK przeszkadza. Ale na miły Bóg trzeba być rzetelnym. No po to został właśnie powołany. No trzeba by wreszcie stanąć przed lustrem i powiedzieć, no nie, te nasze pyszczki nie są takie wspaniałe, jak nam się wydaje, tak? Zawaliliśmy tyle spraw i trzeba się poprawić. Po to jest NIK i po to my będziemy go bronić i po to będę się domagał, żeby pan przewodniczący przynajmniej w tym chocholim tańcu zachował pozory i przedstawił nam argumenty przewodniczącego komisji, wiceprzewodniczącego partii rządzącej o tym, dlaczego to NIK, dlaczego sprawozdanie NIK zasługuje na ocenę negatywną. Dziękuję bardzo. No, proszę państwa, ja właśnie w imię tej rzetelności chciałbym najpierw przeprowadzić dyskusję, bo ja nie wiedziałem, co pan prezes, co państwo mi odpowiedzą na pytania w związku z tą kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy. No naprawdę nie wiedziałem tego. To najważniejsze było w tym momencie. Nie, to jest jeden z elementów pracy Najwyższej Izby Kontroli. No, to, co pan prezes w sprawozdaniu pisze, no to wiadomo, że pisze o swoich sukcesach. No każdy w ten sposób pisze sprawozdanie. Natomiast my jako Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, jako jedyna komisja w Sejmie, mamy prawo pytać o szczegóły działalności tej wewnętrznej Najwyższej Izby Kontroli. Poszczególne komisje oceniają działalność Najwyższej Izby Kontroli w ramach swojego zakresu obowiązków, czyli w ramach swoich dziedzin.
Tutaj dla Państwa informacji, no Państwo to znacie, natomiast ja jeszcze raz podkreślę, że 15 opinii było negatywnych, 9 opinii pozytywnych, dwie komisje nie wniosły uwag i wniosków. Te 15 opinii negatywnych to jest z komisji merytorycznych, między innymi takich jak Komisja Obrony Narodowej, czy Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, czy Komisja Zdrowia. To są oceny związane z wykonaniem przez państwa konkretnych kontroli. Państwo te oceny znacie. Natomiast naszym, myślę, że nawet obowiązkiem jest również sięgnięcie do pewnych spraw związanych z wewnętrznym funkcjonowaniem Najwyższej Izby Kontroli. Bo tak jak chciałby pan poseł, żebyśmy się zajęli tymi 250 sprawami, tymi wynikami tych kontroli. My się zajmujemy tymi kontrolami w miarę swoich możliwości, bo zajmują się nimi przede wszystkim komisje branżowe, bo one są do tego i merytorycznie lepiej przygotowane i mają ku temu odpowiedni czas, bo my tego wszystkiego przerobić nie możemy. My zajmujemy się również funkcjonowaniem Najwyższej Izby Kontroli. Na przykład uchwalaniem budżetu, powoływaniem kolegium i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są też sprawy, które są do poruszenia. No. Dla mnie zdanie pana prezesa Dziuby, ono jest istotne, bo ja nie znam tych wszystkich niuansów. No nie, przeczytałem dzisiaj, że został złożony nowy wniosek do prokuratury w związku z podejrzeniami wobec pana prezesa Dziuby. Nie wiem, czego ten wniosek dotyczy. Komisja powinna wiedzieć, co się dzieje w Kolegium Najwyższej Izby Kontroli i w Izbie Kontroli. No. Panie prezesie, czy pan nie powinien na przykład przedstawić również komisji ten projekt ustawy, który pan dzisiaj dał do procedowania przedstawicielowi z jednej z partii? No przecież aż się o to prosi. Czy państwo nie chcieliby zobaczyć, jakie pan prezes ma życzenia, dążenia co do funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli. Czy to są sprawy, które państwo podzielacie, czy nie? A więc myśmy powinni się naprawdę nad tym, co się dzieje w NIK-u, powinniśmy się pochylić. No. Tym bardziej, że tam jest sytuacja nadal trudna. Kontrole są przeprowadzane przez określone departamenty, przez poszczególnych dyrektorów. Nie są przeprowadzane konkursy. Większość z tych dyrektorów to są osoby pełniące stanowiska, jak sam pan prezes powiedział, dlatego pełnią stanowiska, dlatego nie są powołani w wyniku konkursów, dlatego żeby można było ich, jeśli będą źle pracować, na drugi dzień odwołać. Przecież to też rzutuje na te wyniki kontroli. Proszę, panie pośle. Jednym jest siedzący tutaj wiceprezes Dziuba. Nie, obiektywnie rzecz biorąc. A drugi to jest niknące kolegium, które za miesiąc z małym hakiem, niespełna półtora miesiąca, będzie liczyło 3 członków. Na ostatnim posiedzeniu komisji pan był uprzejmy stwierdzić, że bardzo się pan przejmuje tą sytuacją i postara się uczynić coś, aby ta sytuacja została znormalizowana, złagodzona, rozwiązana. To może pan będzie uprzejmy nam powiedzieć, bo 2 tygodnie prawie minęły, jakie będą pan działania, żeby ten wewnętrzny problem NIK-u rozwiązać. Bo jeżeli chodzi o pana Dziubę, to jest taka trawestacja powiedzenia, Dziuba happens po prostu. Natomiast jeżeli chodzi o kolegium, to ma pan wpływ, bo pan może iść do pani marszałek i z nią rozmawiać, prawda? No proszę nam powiedzieć teraz otwarcie, jakie pan działania podjął, żeby rzeczywiście ten wewnętrzny, największy problem NIK-u rozwiązać. Dziękuję. Pani przewodnicząca. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Siedzę cicho, nic nie mówię, ale już chyba czas, żeby do szanownej opozycji, moich kolegów z komisji, 2 słowa powiedzieć. Czy panowie wyobrażacie sobie odwrotną sytuację? Tam siedzi pan prezes Dziuba, a tam w opozycji do niego siedzi pan prezes Banaś. Czy możecie sobie taką sytuację teoretycznie wyobrazić? I wyobrażacie sobie, że wtedy prowadzący obrady przewodniczący nie udzieli głosu komuś, kto siedzi zamiast pana prezesa Dziuby, ale reprezentuje mniejszość w Kolegium Najwyższej Izby Kontroli ze zdaniem odrębnym.
Przecież doskonale panowie wiecie, jak wygląda na wszystkich posiedzeniach, na wszystkich komisjach, kiedy przychodzą różni przedstawiciele różnych instytucji z różnymi zdaniami. I zawsze przewodniczący dopuszcza wszystkich, którzy chcą zabrać głos. Wybraliście sobie pana Dziubę jako chłopca do bicia, a mówicie o wiceprezesie funkcjonującym w Najwyższej Izbie Kontroli. I chciałabym, żebyśmy jednak potraktowali to z odrobiną politycznej wyobraźni i z odrobiną ludzkiego szacunku. To tylko tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Obecność pana Dziuby anarchizuje procedury funkcjonowania tej komisji. To jest pana zdanie. W ogóle wszelkie procedury funkcjonowania organów konstytucyjnych w tym NIK-u. Taka jest prawda. Anarchizuje. I taka sytuacja, gdyby nie patronat polityczny wasz, nie mogłaby się zdarzyć w żadnej instytucji, w żadnym cywilizowanym państwie. Bo to jest niemożliwe, żeby osoba podległa robiła takie rzeczy. Na drugi raz, panie prezesie, proszę jakąś delegację wystawić panu Dziubie. Gdzieś tam, jak w tym dniu, żeby reprezentował pana gdzieś w odległym zakątku Polski. To naprawdę może nam bardzo pomóc. I wychodzicie z hasłami wolność, demokracja, obrona konstytucji. To jest po prostu wpisuje się świetnie. Funkcjonowania tej komisji i funkcjonowania Izby i oszczędzimy sobie mnóstwo czasu, bo chcę powiedzieć, że pan prezes Dziubia nie miał nic do powiedzenia w kwestii, którą pan uznał za bardzo ważną. No to może panowie skomunikujcie się na początek, albo pan ustala program tej komisji i można było omówić kwestie kontroli, prawda? I Państwowej Inspekcji Pracy w NIK, a potem przejść do tego, co jest istotą naszego dzisiejszego spotkania. I wtedy miałby pan odpowiedzi na pytania, a nie byśmy się zajmowali się panem Dziubą, który w kwestii dla pana ważnej nie ma nic do powiedzenia. Po prostu. Panie pośle, nie ma żadnej anarchizacji posiedzeń komisji. Wszystko odbywa się normalnie. Wbrew temu, co pan powiedział, nie ma tu żadnej inscenizacji, no bo trudno, żeby pan uznał, że pana wystąpienie było moją inscenizacją, prawda? Chyba tak nie jest, nie? A więc każdy może tutaj spokojnie powiedzieć, natomiast państwa wystąpienia na temat niedopuszczenia do głosu pana Dziuby trwały o wiele, wiele więcej niż jego wystąpienie. A więc jeśli tu jest jakieś przedłużanie, to raczej panowie no, po prostu tylko apelować, żebyśmy się skupili na tym sprawozdaniu, a nie na kwestiach formalnych, bo one nie są istotne dla posiedzenia naszej komisji, one nie przesądzają o wyniku naszych obrad. A więc zachowajmy tutaj pewien spokój. To, że ja pana prezesa pytam na posiedzeniu komisji o pewne sprawy związane z funkcjonowaniem NIK-u, no to dlatego, że my nie kontaktujemy się przecież no, w tej sprawie. Dlatego, że on ma swoje obowiązki, ja mam swoje obowiązki. A poza tym, jeśli jest coś istotnego do przekazania, o tym powinni powiedzieć członkowie komisji. No powinni wiedzieć. No.